8 czerwca w parafii Apollo odbył się festyn parafialny. Zabawę umilił występ aktora teatralnego Dariusza Kortka. Najmłodsi uczestnicy mogli poskakać na trampolinie lub poszaleć na dmuchanej zjeżdżalni. Odważniejsi wzięli nawet udział w nauce zumby. Wydarzenie upłynęło w spokojnej i radosnej atmosferze. Przyszedł z rodziną na ten dzisiejszy festyn? Chcieliśmy spędzić wspólnie czas z rodziną. Chcieliśmy, żeby dziecko nasze się fajnie bawiło. I mamy dzień wolny, także skorzystaliśmy z okazji. A czy uważa pan, że atmosfera jest dzisiaj taka bardzo dobra tutaj na festynie? Uważam, że tak. Jest trochę gorąco. Atmosfera jest też gorąca, także to potęguje wszystko, ale jest fajnie, jest fajnie. A uważa pan, że takie festyny, takie akcje jakby łączą ze sobą mieszkańców w jakiś sposób? Myślę, że tak. Na pewno tu z okolicznych mieszkańców podejrzewam, że dużo osób przyjdzie z naszej parafii. Całe szczęście, że pogoda sprzyjała organizatorom festynu. Gorące niedzielne popołudnie w cieniu drzew było świetnym rozwiązaniem, by spędzić miło czas wspólnie z rodziną.